Szanowni kamraci, kamraczki, mam komunikat. Jutro, to jest w piątek, o godzinie 10:30 w Bydgoszczy, odbędzie się sąd lekarski nad panią doktor Katarzyną Radkowską. Doktor Radkowska będzie sądzona za to, że zwalczała skutecznie lekiem na literę A, nie wiadomo o jaki lek chodzi, śmiertelnego wirusa na literę K. Także powinniśmy tam być i swoją obecnością zaprotestować pod swoją obecnością w zasadzie pod tym budynkiem Izby Lekarskiej w Bydgoszczy. Ja przypnę informacje i dokładny namiar, jak tam dojechać, dojść. Byśmy tam pokazali tym biegłym w prawie hipokryty, że prawda była, jest i zawsze będzie prawdą. Kiedyś w XVIII wieku XVIII-wieczny irlandzki filozof, polityk również, Edmund Burke powiedział: aby zło zatriumfowało, wystarczy, aby prawi ludzie nic nie robili. A tak na marginesie pozwolę sobie zacytować inną myśl tego wspomnianego filozofa. Wściekłość i szaleństwo mogą w pół godziny zniszczyć więcej niż roztropność i przezorność potrafią zbudować w ciągu 100 lat. Domyślacie się, kamraci, że zacytowałem tę maksymę jako moją opinię w temacie tego, co się dzieje w tak zwanej plandemii i tak zwanej walki o pokój i przedpokój na wschodzie. Aha, chciałem jeszcze coś dodać w sprawie Wojtka Olszańskiego, to bardzo ważne. Otóż jest realna szansa na to, by nasz kamrat opuścił mury aresztu już wkrótce, być może nawet na początku, pod koniec tego miesiąca, nawet na początku następnego. Jest prośba do kamratów o to, by nie robić w tej chwili żadnych demonstracji, protestów pod murami aresztu, w którym obecnie znajduje się Wojtek. Może to bardzo zaszkodzić Wojtkowi i opóźnić ten proces jego wyjścia na wolność. Czołem kamraci, kamratki i czołem wielkiej, niepodległej Polsce. Czołem.